W studiu Radia Wnet w budynku Pasty Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Widmo chaosu nad Dnieprem. Nowy prezydent rozpoczął wojnę z parlamentem i zapowiada referendum w sprawie relacji z Rosją. Jak to się dalej, twoim zdaniem, potoczy? Rzeczywiście wczoraj mieliśmy taki już pierwszy przejaw tej walki z parlamentem. Wołodymyr Zełański próbował przeforsować swój wariant zmian do ordynacji wyborczej. Co ciekawe, te zmiany do ordynacji wyborczej, które Wołodymyr Zełański zaproponował, to nic nowego, tylko wręcz przeciwnie, zakonserwowanie w dużym stopniu starego systemu. Zaproponował zamknięte listy wyborcze. No, z drugiej strony likwidowałoby to Ukraińska Rada Najwyższa jest wybierana częściowo w systemie proporcjonalnym, częściowo w okręgach większościowych. I te okręgi większościowe miałyby być zlikwidowane. Przegrał wczoraj tą walkę z parlamentem, bo jego projekt nawet nie został wprowadzony do porządku dziennego. Okazało się, że te frakcje, które zagłosowały za projektem, są w mniejszości. To też pokazało jednocześnie, na kogo prezydent Zełański może liczyć. Wśród tych parlamentarzystów, którzy głosowali za jego projektem, znaleźli się parlamentarzyści Patkiwszczyny, czyli Julia Tymoszenko, frakcja Julii Tymoszenko, parlamentarzyści bloku opozycyjnego, czyli to są te środowiska post-janukowyczowskie i Samopomoc, co w pewien sposób może zaskakiwać, to jest środowisko, które niewątpliwie wywodzi się z tej części rewolucji godności, ale już w czasie kampanii wyborczej widzieliśmy takie pewne elementy współpracy. Co może być dalej? Jednym z najważniejszych rzeczy to jest właściwie ta nieprzewidywalność, co może zrobić Zełański. Od początku o tym mówimy, że nie wiemy, jaki jest Zełański, nie wiemy, jaka jest baza, jaki jest fundament jego prezydentury, w którą stronę on może pójść ideowo, do kogo go porównywać. Przecież nawet polscy eksperci, ale też zachodni, całkowicie szukają jakiegoś odpowiednika i próbują znaleźć, kim jest Wołodymyr Zełański, jak go można uplasować na tej scenie politycznej, do której przywykliśmy w tym rozumieniu lewica, prawica, liberalizm, konserwatyzm. No i tutaj po prostu cały czas dochodzi do jakichś takich absurdalnych pomyłek. Wczoraj jeden z jego współpracowników mówił o tym, że oni są libertarianami, został wyśmiany, bo właściwie chyba chodziło mu o liberalizm, ale do końca też nie wiadomo, o co mu chodziło. No, wiele komentatorów zwraca uwagę na szczegóły, które mogą wskazywać, co dalej się wydarzy, to o co się zapytałeś, i czy Zełański pójdzie na zachód, tak jak deklaruje, czy jednak wiele go wiąże z kierunkiem wschodnim, co byłoby niebezpieczne dla Polski. Myślę, że my przede wszystkim na to powinniśmy zwrócić uwagę. Pierwsze decyzje personalne wskazują, że Wołodymyr Zełański to nie jest osoba, która tak jak zapowiadała w czasie kampanii wyborczej, odetnie się od życia politycznego, stworzy jakąś nową jakość na Ukrainie. To są absolutnie mity. Wołodymyr Zełański jest absolutnie całkowitym zakładnikiem starego systemu na Ukrainie i chyba najbardziej złym przykładem właśnie tego systemu oligarchicznego, bo nie ma żadnej wątpliwości, że dalej jest w bliskim kontakcie z Ihorem Kołomojskim, potężnym ukraińskim oligarchą, i że to on może wpływać na, albo wprost inicjuje większość decyzji nowego prezydenta, że te decyzje absolutnie skupiają się na sprawach taktycznych, a nie strategicznych. Taktycznych, które mają służyć przejęciu władzy i odcięciu starej ekipy od tej władzy, a nie wyznaczenie jakiegoś strategicznego nowego kierunku. Ale co może zrobić prezydent pierwszego dnia urzędowania? No musi wymienić urzędników, musi zacząć przejąć kontrolę nad państwem. Tak robi każdy prezydent, który obejmuje władzę w jakimkolwiek kraju. Ale Wołodymyr Zełański zaczął od tego, że złamał konstytucję, bo rozwiązał parlament i tutaj nie ma wątpliwości, że nie ma do tego podstaw konstytucyjnych. Nawet jeżeli nikt na to nie zwróci do końca uwagi w sposób oficjalny, chociaż wczoraj przewodniczący parlamentu Andrii Paruby stwierdził, że to rozporządzenie prezydenta zostanie skierowane do Sądu Konstytucyjnego. Świat też na to nie za bardzo zareagował, właściwie siedzi cicho, ale nie zaistniały opisane w Konstytucji Ukrainy przesłanki do rozwiązania parlamentu. Czyli prezydent, który zaczyna od tego, że narusza Konstytucję, bez względu na to, czy robi to z dobrymi intencjami, czy nie, to nie jest dobry wskaźnik. A z tego, co pamiętam, to czy parlament przeforsował to prawo o impeachmencie? No jeszcze nie. To jest kolejna sprawa dotycząca impeachmentu i dotycząca zdjęcia immunitetu z deputowanych. Rzeczywiście on jeszcze impeachmentem może się zająć w tym momencie, bo przypomnę, że wczoraj mówiliśmy o tym, wybory będą 21 lipca, więc wiemy, że one będą przyspieszone.
a czy wiele na to wskazuje, że one będą. Raczej to byłoby dziwne, jeżeli do tego by nie doszło. Czyli nawet ci, którzy negują tą decyzję i wskazują na to, że ona jest niezgodna z prawem, zapewne z tym faktem się pogodzą i do wyborów pewnie 21 lipca dojdzie. Chyba że jeszcze masz na myśli, mówiąc to, poddając wątpliwość, czy one będą, że może dojść do jakichś innych wydarzeń. Ja bym tego wcale nie wykluczał, bo rzeczywiście sytuacja jest bardzo napięta. Wczoraj, czy przedwczoraj padła ta deklaracja ze strony nowego szefa, mówisz o tych decyzjach personalnych. Właśnie prezydent Zełenski powołał swojego kolegę na szefa Kancelarii Prezydenta. Oczywiście to można było powiedzieć, nic dziwnego, że powołuje swoich współpracowników. No nic dziwnego, tylko że Wołodymyr Zełenski kilka miesięcy temu mówił, że właśnie od tego odejdzie, że nie będzie powoływania żadnych kumów, krewnych i przyjaciół. No ale pierwsza jego decyzja o wyznaczeniu szefa Sekretariatu Prezydenta to właśnie jest powołanie kolegi. I kolejna sprawa to właśnie ten człowiek, Andrii Bohdan, zadeklarował, że w sprawie pokoju na Donbasie ma zostać przeprowadzone referendum. I niewątpliwie to referendum, ten pomysł, on doprowadzi do podziału na Ukrainie. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego referendum, no nie padła żadna deklaracja, kiedy ma się to stać, jakie mają być pytania, ale komentatorzy zwracają uwagę, że to jest ten moment, który może doprowadzić do bardzo głębokiego podziału Ukrainy. Może stać się ten najbardziej czarny scenariusz, przecież przez który 5 lat starano się jemu zapobiec, czyli faktyczny podział Ukrainy. Ciężko mi sobie wyobrazić, że na zachodzie Ukrainy ktoś zaakceptuje, żeby w drodze referendum rozmawiać na temat tego, czy należy doprowadzić do pokoju z Rosją, czy nie. To jest taka złuda, gdzie mówimy o tym, że no to jest bardzo demokratyczne narzędzie, referendum, w związku z tym niech obywatele zdecydują, ale to jest populizm. W demokracji polityk powinien zabiegać o poparcie do swoich poglądów, a nie powinien decydować, czy powinien patrzeć, co ludzie chcą i od razu to spełniać. No, musi być jakaś sensowna analiza tego. No nie możemy, jakbyśmy tak rządzili w jakimkolwiek kraju, to oczywiście doprowadzalibyśmy do upadku wszystkich państw. Jeżeli zadecyduje Ukraina w sprawie referendum o tym, co będzie na Donbasie, jak będą wyglądały jej relacje z Rosją, to niewątpliwie scenariusz wydarzeń na Ukrainie będzie dramatyczny. Zachodnia Ukraina może stać się nowym Donbasem, w tym sensie, że oczywiście tam może się pojawić tendencje separatystyczne. Przypomnę, że w czasie rewolucji godności, bardzo często się o tym zapomina, ale władze we Lwowie już raz odmówiły posłuszeństwa władzom w Kijowie, kiedy był Janukowycz prezydentem i powiedziały, że nie będą wykonywać jego poleceń. Jeżeli dojdzie do tego, do takiego analogii, do tego typu wydarzeń, no to oczywiście sytuacja na Ukrainie będzie niestabilna, zła, a to ciągnie też pewne konsekwencje zagrożenia dla Polski. Paweł Bobołowicz pozostaje w studiu w budynku Pasty na piątym piętrze, jest godzina 7:35.